Proszę bardzo. Proszę pan. Jeszcze ja może pytanie, bo jak pan omawiał trzecią operację. Proszę siedzieć. Jak trzecią operację pan omawiał, zaczął pan od tego, że czas działa na korzyść Chin, prawda, względem Stanów Zjednoczonych, a potem pan najpierw przeszedł właśnie do tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. I to wyszło tak, że to był te zapewnienia o oddaniu Ukrainy Rosji, tak to zrozumiałem. To był taki problem Stanów Zjednoczonych, żeby chciałbym Rosję jakoś odsłonić, tak? Bardzo możliwe, tak. Zaczynam tak, znaczy tak podejrzewam. I jeszcze to chciałem dodać, co miał na celu? Czy wyłączyć Rosję po prostu, żeby nie wsparła Chin w ewentualnej wojnie? Czy wciągnąć osłabioną Rosję po swojej stronie w tą wojnę z Chinami? Bo domyślam się, że ta wojna z Chinami kiedyś będzie. Takie są założenia, tak? Proszę pana, ale tu nie ma się co domyślać. Otwartym tekstem powiedział to sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podczas ostatniej pielgrzymki do Kijowa swojej. Powiedział, że celem tej wojny jest obezwładnienie Rosji. No to ja nie mam nic tutaj do dodania. Ja mu wierzę. Ja mówię, że jak on tak mówi, to znaczy, że wie, co mówi. W końcu jest sekretarzem obrony, więc wie, co mówi. Tak, a to jest obezwładnienie Rosji jest celem, czy jest środkiem do tego, żeby... No środkiem, to jest właśnie, wie pan, niech pan się wczuje w rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy wolałby pan się denerwować, jak pan przystąpi do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, czy wolałby pan nie spać po nocach ze strachu, co też Rosja zrobi, czy dotrzyma obietnicy, czy nie. Czy na wszelki wypadek, wie pan, obezwładnić Rosję, żeby pan już mógł spać spokojnie. Wtedy by się pan tylko Chinami martwił. No, to jasne. No. Ja tak... Stanów Zjednoczonych to chyba śpi na jawie. No, obezwładnienie z Rosji nie wzmacnia Chin? W relacji Chin-Stanów. No nie, dlatego że w tej chwili Chiny i Stan i Rosja zawarły porozumienie, że będą wspólnie przeciwstawiać się hegemonizmowi. To raczej osłabia Chiny. Raczej osłabia Chiny, bo Chiny tracą potencjalnego sojusznika. Proszę bardzo, pan. Ja mam jeszcze taką propos głupich pytań. Takie pytanie, co pan myśli na temat związku rozpoczęcia wojny i zakończenia pandemii w tym samym czasie? Czego? Pandemii. No proszę pana, jasne, no jak można, proszę pana, ja zresztą od samego początku mówiłem, że epidemia się skończy wtedy, kiedy będzie trzeba. No, jeżeli, proszę zwrócić uwagę, że jak utrzymywać te wszystkie, że maseczki, że tam kwarantanny, że testowanie i tak dalej, kiedy tu 100 tysięcy ludzi na dobę przechodzi przez granicę, nikt ich nie testuje, nikt żadnych maseczek od nich nie wymaga, nikt na kwarantannę ich nie pakuje, bo niby gdzie, tylko autobusy są podstawiane jak najszybciej, żeby ich rozwieźć gdzieś tam po całej Polsce. No i w tej sytuacji utrzymywanie tych restrykcji wobec własnych obywateli, no to trochę by było głupie, prawda? Trochę by było głupie. W związku z tym rząd ogłosił, no teraz jeszcze koniec epidemii 16 maja, ale to wcześniej zlikwidował restrykcje. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo zabawna historia, podobna do takiego eksperymentu, który Gorbaczow zrobił jeszcze w czasach sowieckich. Otóż kiedyś wpadł na pomysł któregoś dnia, że od następnego dnia wszyscy mają myśleć po nowemu. No taki rozkaz padł. No to jeszcze się wszyscy położyli spać myśląc po staremu, a od rana następnego dnia już myśleli po nowemu. I tutaj to samo było. 27 marca wszystkie restrykcje, to znaczy te testowanie, maseczki, kwarantanna i tak dalej, były konieczne i w dodatku naukowo uzasadnione. W nocy coś się stało i następnego dnia od rana już żadne nie było konieczne. I też to było naukowo uzasadnione. No. Ale szczepionki konieczne. Proszę? Do szczepienia dalej. Proszę pani, no, my będziemy mieli jeszcze nawrót epidemii. Dlaczego? Z prostego powodu. W magazynach rządowych jest 25 milionów szczepionek,
a rząd zamówił jeszcze u Pfizera 69 milionów. I Pfizer już to wyprodukował i teraz mówi, no to proszę bardzo, zapłacić. A rząd powiada, że nie będzie płacił. Myślę, że będzie płacił. Przypomnijmy sobie Lex TVN. Co było? Jak rząd, jak Polska uchwaliła ten Lex, Sejm uchwalił Lex TVN, to Departament Stanu powiedział tak. Nie może być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych ten, kto sekuje amerykańskie biznesy. No to Discovery Communication to jest mały pikuś w porównaniu z Pfizerem. To jak niech rząd tutaj, to tam Departament Stanu mu przypomni, skąd mu wyrastają nogi i zapłaci w podskokach. Także, no ale jak zapłacić w podskokach, to jest 69 milionów szczepionek, no to przecież minister Niedzielski nie będzie ryzykował, że zostanie oskarżony o niegospodarność i wsadzony do ciupy. Tylko musi epidemia, druga fala przyjść i to mutacja transsyberyjska taka. Przy okazji się na Putina zwali, że to Putin to... Całe szczęście Ukraińcy nie zaszczepili. No to niech mają ich teraz szczepić, zobaczymy, czy się to uda. W jakim celu Andrzej Duda podpisał ustawę o użyciu broni przez obce wojska na terenie Polski? No właśnie. No pan prezydent Duda, to jest, to nie on podpisał. O ile pamiętam, to prezydent Komorowski w 2014 roku podpisał ustawę 1066. To jest ustawa, która daje prawo użycia, znaczy formacjom zbrojnym obcych państw na interwencję na terenie Polski i interwencję z bronią. I mimo zmiany rządu, już od 2014 roku tyle lat upłynęło, i ta ustawa nadal obowiązuje. Nikt w ogóle ani się nie zająknie na ten temat. Teraz w tym roku podpisał jakiś, nie pamiętam jak to się nazywa ten dokument prawny, że użycie broni, znaczy wojska tam bodaj Kanady, Irlandii, żołnierzy stacjonujących w Polsce, mieli dostać uprawnienia podobne do policji. Coś takiego, że mogli zatrzymywać podejrzanych. Nie znam tego aktu prawnego, także proszę się nie gniewać. No nie znam, nie będę tu się wypowiadał, bo nie wiem. Proszę panią tutaj. No, zaraz, momencik, to pani. Ja pierwszy bym, przepraszam, bo się pan, no, nie chcę pani. Eksperci energetyczni, ja się znam na energetyce, bo takie było wykształcenie, coraz wyraźniej mówią, że to wszystko może runąć i runie z powodu, że kończą się zapasy w ziemi ropy, gazu, węgla i atomu. I tu takie gadanie sobie, przykład jest taki. Ja oszacowałem od wielu lat, średnio na 10 samochodów osobowych 9 jedzie jedna osoba, a tylko na 1/10 więcej osób. Jest ogromna marnotrawstwo energii. Mówią specjaliści, spalanie ropy, gazu, węgla to tak jak spalanie starodruków i tak dalej. I na to się bardzo nie patrzy, dozwolone. Coraz bardziej eksperci mówią, że to jest temat zasadniczy. Ludzie z głodu umrą i z zimna. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Dlatego, że no, te zasoby oczywiście są skończone. Pan ma rację. To znaczy nie to, że już są skończone, tylko ich zasoby te wszystkich złóż, no nie są nieskończenie wielkie. Ale jest też kwestia i opłacalności, i technologii. Na przykład jest taka książka Sowella, Ekonomia dla każdego, on tam podaje przykłady, jak to złoże ropy w Stanach Zjednoczonych było uważane za wyeksploatowane. Ale było wyeksploatowane przy pomocy tradycyjnych metod pompowania. Natomiast nowa technologia, jak została zastosowana, mianowicie wtłaczanie gorącej pary. I wtedy ropa wypływała i nadal jest to złoże nadające się do eksploatacji. Podobnie jest w prowincji Alberta, w Kanadzie, to akurat sam widziałem, jak byłem. Tam są piaski bitumiczne. I jeżeli
cena baryłki ropy jest niewielka na rynkach światowych, tam w Rotterdamie czy coś, to nie opłaca się tam wydobywać ropy z tych piasków bitumicznych. Ale jak baryłka kosztuje $100, to już się opłaca. To już się opłaca i robią to. Ponieważ w Kanadzie jest tak, że zasoby te mineralne są własnością prowincji. To nie jest własność rządu federalnego, tylko własność prowincji. W związku z tym rząd prowincji Alberta taką dywidendę wypłacił wszystkim obywatelom prowincji Alberta, $2000 z tej ropy, z dochodów z ropy, $2000 na łebka. To jak ktoś miał liczną rodzinę, to niezły zaszczyt dostał. Więc to jest tak, oczywiście są, ale pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. Myślę, że pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. I nie wymyśli nic, jak nie ma w ziemi. Skończy się, nic nie da pomysł. Jak ziemia, proszę pana, to z kosmosu. Proszę pana, ale nie przekrzykujmy się, nie przekrzykujmy się, bo na przykład w tej chwili trwają prace dosyć zaawansowane nad napędem wodorowym, a wodoru jest bardzo dużo, całe oceany są przecież wody. Drugie prace trwają nad fuzją jądrową. Nad fuzją jądrową. No, wie pan, być może, że ktoś ma nadzieję, że jemu się uda. No, ja wiem, że pan nie ma takiej nadziei, ale no, są poważne gremia na świecie, które nad tym pracują. Zresztą dlaczego ma się nie udać, jak w bombie wodorowej się udało? To jest nasza przyszłość. W bombie wodorowej się udało, a w bombie wodorowej jest taka sama reakcja, jaka zachodzi we wnętrzu Słońca. No to tylko problem jest taki, że dotychczas te próby rozbijały się o to, że wsad energii był za duży w proporcji do uzyskanej energii. Ale to się, ktoś wpadnie na jakiś pomysł i to się może zmienić. Tutaj pani ma pytanie. Tak, proszę bardzo, teraz pani. Chciałam zapytać się, jakie pan dostrzega korzyści płynące z cyfryzacji, a jakie może mankamenty i komu to służy, bo jest to w polityce rządu cały czas cyfryzacja. Moim zdaniem, no, wie pani, to jest tak, że coś za coś. Cyfryzacja przynosi ludziom pewne korzyści, bo na przykład do bankomatu mogą pójść i tak dalej, i tak. No to, ale coś za coś. Za to ludzie są kontrolowani, każdy ich krok jest kontrolowany. I kiedyś mam takiego znajomego, który jest emerytowanym pułkownikiem. Był zresztą pierwszym polskim absolwentem Akademii West Point w Stanach Zjednoczonych. No i tam się zajmował, jako wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, zajmował się między innymi technikami inwigilacji. No i chciałem go pociągnąć za język, żeby mi trochę powiedział, na czym to polega. Nie chciał mi powiedzieć i ponieważ go molestowałem, to na odczepnego mi powiedział tak. Jak masz w domu telewizor, telefon komórkowy i komputer, to masz trzech szpiegów. To masz trzech szpiegów. A cóż dopiero, jak pani idzie, płaci pani kartą, czyli... Nie, no to... Nie, to bardzo dużo można wydedukować z tego, z analizy takich płatności. Na przykład poszła pani do apteki albo do doktora, zapłaciła mu pani kartą, a jaki to doktor był? A no, on się zajmował tam reumatycznymi chorobami. Aha, to znaczy, że pani cierpi na reumatyzm. Później pani poszła do apteki, kupiła pani lekarstwa, rzeczywiście wszystkie na reumatyzm, na stawy. I żadnej tajemnicy lekarskiej już nie ma w tej sytuacji, bo to są fachowcy, którzy potrafią takie rzeczy czytać. I także następstwem cyfryzacji jest inwigilacja totalna. No mówię, ona przynosi, daje ludziom pewne korzyści,
Ale to jest coś za coś. No. No, ale rząd też podlega tym samym zjawiskom i on też może być inwigilowany na przedmiot no to, no to jest, proszę pani, przecież to jest. Przecież był, no teraz się tam kotłują, że system Pegasus się inwigilował. No to przecież... Jest, no. Wszystko, wszystko jest jak na dłoni. Wszystko jest jak na dłoni. Nie mówię już o tym, że istnieje taki, teraz się ciszej o tym mówi, amerykański system Echelon był taki, przy pomocy którego podsłuchiwani byli wszyscy politycy, wszyscy prezydenci, wszyscy premierzy i tak dalej. No więc to, proszę? I pani Merkel była... Och, no pani Merkel przede wszystkim. Ja bym też ją podsłuchiwał, jakbym mógł. To zawsze bym się czegoś dowiedział. Także ja jeszcze raz mówię, coś za coś. Co nie ma. No ale ja nie mam coś tam. Zaraz, chwileczkę, już tam pan pod ścianą. To pana może będę stał. Chciałem zadać takie pytanie, wrócić się trochę do lat tam wcześniejszych. Chodzi mi o lata, no 92 rok, prawda? Wtedy był premierem pan Jan Olszewski. Tak. No jeden z szefów, liderów Ruchu Odbudowy Polski. Tak? No i wówczas niejaki pan poseł Korwin-Mikke zgłosił ustawę lustracyjną. Uchwałę. Uchwałę lustracyjną, którą wykonał pan Antoni. No. Nasz miłościwy nasz. Tak, i co? I teraz tak. No w sumie to była bardzo dobra decyzja pana Janusza, która była wykonana. No i dotknęło to mocno kukuńka. Tylko. Ja się z tego bardzo cieszyłem, że ta ustawa nam weszła i była realizowana, ale później nie zrozumiałem. Nagle stosunki pana Janusza z tymi liderami skupionymi przy Janie Olszewskim, nagle to wszystko jakoś tak się rozwiało, te interesy i do dziś są posłowie w obecnie miłosiądniu panującej koalicji, czyli tak, pan Glapiński, pan Kaczyński, pan Macierewicz, tam trzeba by było jeszcze tam panu posłów wymienić, ale już sobie nie będę tam sięgał dalej. I nagle partia, no stowarzyszenie pana Janusza Korwin-Mikke, nagle są w rozbieżnych, można powiedzieć, interesach. Ale zawsze były. No, ale wtedy bardzo dobrą tą ustawę zgłosił. Ale to powinno ich związać. A wcale nie, proszę pana, wcale ich nie związało. Zresztą inna była przyczyna. Inna była przyczyna. Ja akurat wiem, jak to wyglądało, bo... Kukuniek miał ten wizę. Nie, kukuniek to wie pan. Tutaj... Tak. Otóż i przyczyna była taka, że w kwietniu 92 roku pan Krzysztof Wyszkowski, doradca premiera Olszewskiego, publicznie powiedział, że traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest niesymetryczny na niekorzyść Polski, ponieważ pan minister Skubiszewski był przez Niemców szantażowany, że jak nie będzie ustępował, to oni ujawnią, że on był konfidentem służb bezpieczeństwa, co niestety było prawdą. I pan minister Skubiszewski ustępował. To było publicznie powiedziane i oskarżenie ministra spraw zagranicznych o zdradę państwa. Co to znaczy ustępował? Zdradę stanu. I wszyscy udali, że nie słyszą. Wszyscy udali, że nie słyszą. No, mnie to zaniepokoiło, więc poszedłem do pana Piotra Naimskiego, który wtedy był szefem Urzędu Ochrony Państwa. Ja go znam jeszcze z dawnych czasów, z konspiracji. No i mówię, nie chcę, żeby mi pan ujawniał jakieś tajemnice, ale niech mi pan powie taką rzecz. W stosunkach między państwami jest taki standard, że państwa się penetrują nawzajem wywiadowczo. No to jest standard, po to mają wywiady, żeby się penetrować. Niech mi pan powie, czy stopień penetracji Polski jest, mieści się w tym standardzie, czy nie. A on mówi, jest niepokojący. No to jak tak, to trzeba było coś z tym zrobić. I nie chodziło o to, proszę zwrócić uwagę, że nie chodziło o to, żeby
kogokolwiek karać. Tam w tej uchwale lustracyjnej nie było żadnych przepisów karnych, że ktoś był konfidentem, to tam będzie teraz pociągnięty do odpowiedzialności. Nie. Chodziło tylko o to, żeby tych ludzi ujawnić, żeby to przestało być tajemnicą, bo minister Skubiszewski był szantażowany. No dobra, a kto jeszcze był szantażowany, o czym my nie wiemy? Ile krwi trzeba będzie utoczyć, żeby to potem odkręcić? Więc lepiej jest ujawnić tych ludzi, nawet dla ich dobra i dla bezpieczeństwa państwa, żeby i ich nie... Bo tam, gdyby minister Skubiszewski, gdyby wszyscy wiedzieli, że on był konfidentem, no to by tylko wzruszył ramionami na te niemieckie szantaże, a to ogłaszajcie, i tak wszyscy to wiedzą. Więc to by nie było skuteczne, ale było. No i w związku z tym trzeba było tę uchwałę. Ona zresztą, tam były zabawne sytuacje takie, bo minister Macierewicz nie wszystkie informacje podał. Mianowicie nie podał nazwisk tych konfidentów, którzy zostali przejęci już przez nowe służby, przez Urząd Ochrony Państwa. Była taka zabawna sytuacja, kiedy minister Macierewicz 4 czerwca przyniósł te koperty takie z tymi fiszkami, bo to... No i wszyscy szefowie klubów i kół poselskich dostali te koperty zalakowane. I szefem klubu KLD był Jan Krzysztof Bielecki. Zwołał posiedzenie klubu. Przyszedł, jak już wszyscy przyszli, to przyszedł na salę, pokazał tę kopertę, mówi, nie zaglądałem, ale kto był konfidentem, niech wstanie. I wstało kilka osób, okazało się, że dwie niepotrzebnie. Bo tych dwóch tam nie było, bo już byli przejęci, ale oni nie byli pewni, czy mają wstać, czy nie mają wstać. No. To takie to były. Ale to był epilog. Epilog tego wszystkiego był taki, bo rząd Jana Olszewskiego został obalony tam w tej nocy długich noży, ale uchwała nadal obowiązywała. Uchwała nie została przez nikogo uchylona. W związku z tym została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. No i w lipcu 1992 roku odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Akurat poszedłem tam jako publiczność się przyglądać. No i było tak, że pan profesor Coll o godzinie 14:30 zamknął przewód sądowy i powiedział, że wyrok będzie odczytany o 16:00, czyli za półtorej godziny. No i rzeczywiście tak było, o 16:00 przyszedł tam trybunał na salę i pan profesor Coll odczytał wyrok i 30 stron maszynopisu uzasadnienia. Mecenas Bednarkiewicz, jak po wszystkim żeśmy tam wychodzili z tej, a mecenas Bednarkiewicz występował w imieniu Sejmu, tu broniąc tej uchwały, mówi tak, panie Stanisławie, żeby chociaż o jeden dzień odroczyli ogłoszenie tego wyroku, to te 30 stron by przyzwoicie wyglądało.